właśnie spotykamy się zgodnie z Waszą propozycją, zgodnie z Waszą prośbą. Bardzo byłyście ciekawe tego, w jaki sposób ja dbam o moje włosy blond. Jak wiecie, mam ombre. I bardzo byłyście ciekawe tego, jak ja to robię, że moje włosy są w miarę gładkie jak na blondy i w miarę zdrowo wyglądające jak na blondy, więc dziś pokażę Wam pierwszy filmik z serii właśnie mojej jakby pielęgnacji włosów. I dziś zaprezentuję Wam to, w jaki sposób ja suszę włosy, ponieważ uważam, że jest to jeden z ważniejszych elementów tego, właśnie jak zadbać o nie, aby były w dobrej kondycji i aby dobrze się prezentowały. Więc jeżeli jesteście ciekawe tego właśnie, w jaki sposób ja doprowadzam sobie, że tak powiem, te włosy do ładu i składu zaraz po ich umyciu, jak widać, mam jeszcze turban z zawiniętymi mokrymi włosami, to w takim razie zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że filmik okaże się przydatny. Jak macie okazję zauważyć, moje włosy są już troszeczkę przeschnięte. Jest to bardzo ważny w moim odczuciu element naszego suszenia włosów, ze względu na to, że nasze włosy, żeby dobrze wymodelować na szczotce, żeby one się fajnie odbiły od góry, nie możemy zacząć ich suszyć, kiedy są całkowicie mokre, zaraz po umyciu, osuszone jedynie ręcznikiem. Więc ja tutaj przekazuję Wam oczywiście takie swoje wskazówki, swoje takie rady, które sobie wypracowałam po prostu sama tak naprawdę, obserwując, co dla mnie i dla moich włosów jest najlepsze. Więc właśnie ten element, aby mieć te włosy delikatnie podsuszone od góry, zanim przejdziemy do modelowania ich na szczotce, na ciepło, po prostu jest to ważny element właśnie po to, żeby one fajnie się odbijały od tutaj nasady. Ja nie szarpię się z moimi włosami, nawet jeżeli są mokre, to warto rozpocząć od rozczesywania końców. Możemy sobie nawet te końce, jeżeli mamy w jakiś sposób splątane, to możemy sobie je w taki sposób złapać albo tutaj i po prostu przełożyć na ramię, delikatnie sobie je po prostu zacząć rozczesywać. Jeżeli wiecie, że macie problem z tym, że włosy Wam się plączą, to oczywiście nic nie warto robić na siłę, dlatego że po prostu te włosy sobie tylko poszarpiecie, a nadal no, niekoniecznie będą dobrze rozczesane. Więc jeżeli macie włosy problematyczne, jeżeli chodzi o właśnie takie ich kołtunienie się, czy to, że wiecznie są splątane, to po prostu nic na siłę. Warto poświęcić temu więcej czasu, ale zadbać o to, żeby te włosy właśnie były dobrej jakości, żeby były delikatnie rozczesane. Nie warto siłować się z tymi włosami, ze względu na to, że po prostu efekt będzie taki, że szybko je rozczeszecie, ale nie będziecie zadowolone z tego, że będą rozczapieżone na końcach i po prostu no, nie będzie to fajnie wyglądało. Zanim przejdziecie do suszenia włosów, warto podzielić sobie te włosy na strefy. Można do tego użyć klamry, zwykłej, zwyczajnej klamry do włosów i po prostu sobie te włosy podzielić w taki sposób, żeby łatwiej nam było je suszyć, żeby te części, których w danym momencie akurat nie suszymy, nie plątały nam się do szczotki. Ja już sobie wypracowałam ten sposób tak, że nie potrzebuję po prostu tej klamry, bo jakoś sobie z tym radzę, ale specjalnie na potrzeby tego filmiku pokażę Wam właśnie, jak na początku to robiłam, żeby się po prostu nauczyć suszenia samodzielnie tych włosów na szczotce, tak żeby je sobie po prostu wyprostować, żeby je fajnie wymodelować, żeby je odbić od góry, żeby nie były, wiecie, takie oklapnięte. Więc ja sobie na początku, gdy się uczyłam, to opracowałam sobie taką technikę, że najpierw znajdowałam sobie swój własny przedziałek. I akurat ja mam przedziałek, jak widzicie, na tej stronie. I sobie te włosy po prostu, te włosy z tej strony, których akurat nie suszyłam, aż tutaj z tyłu sobie je zbierałam. I zostawiałam sobie tylko ten jeden bok, który w danym momencie wiedziałam, że będę suszyć. I akurat zawsze u mnie jest to moja lewa strona, a prawą stronę zawsze sobie zbierałam w taki sposób, jakbyście chciały sobie zrobić kucyka. Zawijałam i przypinałam klamrą. I w ten sposób te włosy związane spowodowały, że po prostu nie plątały mi się one gdzieś tutaj, kiedy suszyłam tą stronę. Pokażę Wam właśnie, w jaki sposób ja w
wykonuję całą tą czynność suszenia. Przede wszystkim używam szczotki. Używam szczotki ceramicznej. Nie przeraźcie się, że tutaj z niej wyłożą jakieś włoski, ale po prostu wiecie, ja tego też tak na bieżąco nie udaje mi się tego wszystkiego wyciągnąć, więc wybaczcie. Ja używam szczotki ceramicznej i ta szczotka ma... Czym ona się charakteryzuje? Charakteryzuje się tym, że jest nanotermiczna, ceramiczna i ona nagrzewa się pod wpływem ciepła suszarki i dzięki temu nasze włosy jakby odkształcają się w tą stronę, w którą po prostu najzwyczajniej w świecie układamy nadmuch suszarki i w którą modelujemy je na szczotce. Więc jeżeli macie ochotę wywinąć je w stronę zewnętrzną i odbić je od twarzy, to po prostu bierzecie sobie pasmo włosów. Pokażę Wam to na tym paśmie. Jeżeli macie jeszcze, będziecie miały jeszcze trudność z tym, żeby te włosy Wam się nie plątały, to możecie sobie wziąć drugą klamrę lub wsówkę i sobie te włosy też przymocować, żeby Wam się nie plątały. I bierzecie sobie jedno pasmo i teraz jeżeli chcecie sobie, aby te włosy układały się do wewnątrz twarzy, czyli aby się wywinęły w taki sposób, żebyście tutaj miały, jeżeli macie stopniowane włosy, żebyście tutaj miały na twarz pazurki, to sobie bierzecie właśnie te pasmo, nawijacie sobie je na szczotkę i w taki sposób je zawijacie do środka. I wykonujecie tych ruchów kilka. Za chwileczkę zobaczycie właśnie, jak to wygląda razem w połączeniu już z ciepłem suszarki. I wywijacie je w ten sposób i po prostu kilkukrotnie tymi posunięciami suszarki wraz z szczotką odkształcacie je i one się później będą układały na twarz. Jeśli natomiast chcecie, żeby one wychodziły w drugą stronę, żeby się wywijały na zewnątrz, to, bo oczywiście niektóre z Was mogą się tak po prostu lepiej czuć, to po prostu wtedy bierzecie tą samą szczotkę, te same pasmo włosów, tylko że po prostu odkształcacie te włosy na szczotce w drugą stronę, widzicie? I one się automatycznie, nawet bez suszarki, jak widzicie, układają w przeciwną stronę i się odbijają od twarzy. Więc to już jest kwestia tego, tak naprawdę, na co macie ochotę. I tak traktujecie każde pasmo po paśmie. Jeżeli chodzi o suszarkę, bo też to jest ważny element całej tej naszej pracy z wymodelowaniem włosów właśnie na ciepło suszarką i taką szczotką. Ja, słuchajcie, nie mam jakiejś super firmowej suszarki, ale ma ona bardzo ważny element i tym elementem jest odczepiany właśnie ten taki element, który jest takim a la dyfuzorem, ponieważ on skupia te ciepło, które leci sobie przez ten dziubek i dzięki temu, że skupia te ciepło, że jest odwracalny, to my sobie możemy po prostu pasmo tych włosów potraktować tym ciepłem w taki sposób, jaki chcemy. I to ciepło całe się kumuluje na tym paśmie. I co jest istotne, żeby ten strumień szedł z włosem na dół, tak? Czyli nie robimy to pod włos, czyli nie rozczapieżamy tych włosów, tylko wygładzamy je idąc tym ciepłem równomiernie na dół. I za chwileczkę zobaczycie właśnie, jak to wygląda już z włączoną suszarką i szczotką w akcji. Oglądajcie dalej.
włosy te pod wpływem właśnie ciepła i suszenia na tej szczotce akurat odkształciły się u mnie w ten sposób, ponieważ w taki sposób zawsze suszę włosy i tak mi się podoba. I jak widzicie, jak na to, jak wyglądają włosy, które są wysuszone po prostu pod wpływem tego, że chodzimy sobie i się suszą, a jak wyglądają włosy, które wysuszymy właśnie pod wpływem ciepła i jeszcze je wymodelujemy na szczotce, jest to zupełnie, jak widzicie, inny rodzaj włosa. Taki włos wygląda zupełnie zdrowo. Taki włos wygląda przede wszystkim też ciekawie, ponieważ od razu stanowi fryzurę, dlatego że jest odkształcony w ten sposób, w który chcemy. I jak widzicie, włosy te wyglądają na tyle dobrze, że też nie potrzebujemy zabawy z prostownicą, żeby sobie je właśnie wywinąć w tą stronę. I kiedy już sobie jedną część włosów właśnie doprowadzę do takiego stanu, jaki oczekuję, to przechodzę sobie do właśnie, tutaj już sobie rozpuściłam, do wysuszenia drugiej części włosów. I oczywiście najpierw te włosy również przeczesuję. I że z tej strony tych włosów jest więcej, włosy sobie też przedzielałam jeszcze na kolejną strefę, żeby po prostu nie mieć ich za dużo, żeby to się łatwiej wszystko suszyło. Tą część włosów z kolei znowu sobie zawijałam. Tą kolejną część włosów, która mi tutaj zostawała, zabierałam się za suszenie. W taki sposób podzielone włosy ponownie brałam suszarkę i tą samą szczotkę oczywiście i suszyłam. Teraz powiem Wam tak, o ile z tej strony łatwiej jest, bo tutaj sobie po prostu wjeżdżamy szczotką pod włos i przejeżdżamy i sobie wywijamy do środka pod spód, to o tyle tutaj, żeby wykonać tą samą czynność, to nie zrobimy tego tak. Oczywiście możemy, tylko to nie jest wtedy aż takie tak dobrze wyglądające, więc dlatego warto wziąć takie pasmo włosów, złapać sobie i niejako bokiem, ale w taki sposób, o, w ten sposób sobie te pasmo złapać i wtedy sobie dopiero tak wywijać, tak? Czyli nie w ten sposób, tylko, bo widzicie, tutaj się robi taki dziwny kulfon, tylko sobie te pasmo, jeszcze raz Wam to pokażę, bierzemy, jakby pod spód sobie tu wkładamy tą szczotkę, i wtedy sobie tak przejeżdżamy i zawijamy to do środka, tak? Czyli te włosy całe idą z kolei znowu do środka. A jeżeli chcemy je wywinąć na zewnątrz, no to oczywiście nic prostszego. Wywijamy je, łapiemy je i wywijamy je w taki sposób. I znowu parę razy musimy tą czynność wykonać, żeby one się po prostu wywinęły w stronę taką, aby się odbijały od twarzy. Więc ja teraz sobie już przejdę do wykonania tych czynności, zanim mi te włosy całkowicie wyschną z tego. I obserwujcie, jak właśnie, telefon mi tu buczy, jak można to właśnie wykonać na suszarce i z szczotką. Włosów, to przechodzimy sobie do odpięcia tej ostatniej jakby części. I słuchajcie, tutaj jest też kwestia dowolna, jakby sobie to podzielicie, bo podzielić sobie powinnyście to tak, żeby Wam było wygodnie. To, co ja Wam pokazuję, to jest tylko oczywiście i wyłącznie sposób taki, w który gdzieś tam ja sobie opracowałam i jak mi jest wygodnie. Ale oczywiście każdy z Was może sobie zrobić to w taki sposób, żeby każdej z Was było po prostu zręcznie. Więc jeżeli potrzebujecie sobie podzielić włosy na mniejsze partie, to oczywiście też możecie to zrobić i to w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowość wymodelowania tych włosów. Więc sobie tutaj tą ostatnią część również dzielę
jeszcze na dwie. Po prostu pokażę Wam teraz tak, żeby Wam było łatwiej, bo też każda z Was może mieć różnej grubości włosów. Wiadomo, że im włosy są grubsze, tym się ciężej je w taki sposób modeluje, więc możecie sobie to podzielić na mniejsze partie. Więc tutaj sobie znowu łapiemy te włosy podzielone na pasma i znowu sobie włączamy suszareczkę i jedziemy. Ostatnim etapie, czyli kiedy już mamy tutaj do zrobienia naszą grzywkę, to po prostu musimy się zastanowić nad tym, w jaki sposób to musimy się zastanowić właśnie nad tym, jak chcemy, żeby ona się układała. Czyli czy chcemy, żeby się odbijała od twarzy, czyli wszystkie jakby części włosów możemy mieć tutaj wysuszone na gładko, tak jak widzicie, a na przykład grzywkę możemy chcieć mieć ochotę wywinąć sobie jakoś inaczej, więc wtedy musimy się na to zdecydować i musimy sobie te włosy też podzielić, tak żeby sobie ją złapać i wywinąć w odpowiedni sposób. Więc znowu, jeżeli chcemy ją wywinąć w stronę zewnętrzną, czyli odbić od twarzy, to suszymy te włosy w ten sposób i wtedy sobie ją wywiniemy tak jak teraz, jak możecie zauważyć, że się samoczynnie nawet bez suszarki układają. I jeżeli z kolei mamy ochotę sobie zawinąć tak, żeby też te pazurki mieć na twarz, to zawijamy sobie w taki sposób i również łapiemy suszarki kilkukrotnie wywijamy i układamy sobie, jak możecie zauważyć, w taki sposób pazurkowy na twarz. Więc ja teraz się zabieram do suszenia tego ostatniego elementu włosów i ja będę suszyła te włosy na twarz. Kiedy już właśnie mam te włosy całkowicie wysuszone i są one ułożone w taki sposób właśnie gładko wyglądający, to ja na sam koniec, również tak jak i z tej strony, tak i na drugiej części włosów, biorę sobie ponownie odrobinę olejku, rozgrzewam go w dłoniach i również sobie wsmarowuję pasmo po paśmie, tak palcami rozdzielając w całe te końcówki. Ważne jest to, żeby to były końcówki, a nie całe włosy, żebyście po prostu nie miały efektu tłustych włosów. No i tak przecierając sobie pasmo właśnie po paśmie wygładzamy te włosy i je nawilżamy. Coś mi tutaj dzisiaj jakiś niesforny włos się jeden zrobił, który nie chce mi się ułożyć pod spód. Tak pokrótce wygląda takie modelowanie przeze mnie włosów właśnie na szczotce i z użyciem suszarki. Mam nadzieję, że metoda ta okaże się Wam przydatna i że również będziecie mogły uzyskać taki efekt względnie takich właśnie gładkich i ułożonych włosów. No i że po prostu te wskazówki Wam się do tego przydadzą. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, to proszę o klikanie kciuków w górę oczywiście. No i zapraszam do następnego odcinka z serii Pielęgnacja moich włosów. Pa!